tym roku na Sunrise Festival stanie najprawdopodobniej największy telewizor w Polsce. Red Stage będzie wielkim ekranem o szerokości 60 metrów i wysokości 14 metrów. Z kolei Black Stage zamieni się w niezwykły okrąg wypełniony techniką, ruchomymi elementami i spektakularną grą świateł. Zwieńczeniem tej sceny będą potężne reflektory, które puszczą w niebo strumień światła na wysokość 4 km. To sprawi, że imprezę w Kołobrzegu zauważą mieszkańcy miast i wsi oddalonych o dziesiątki, jak nie setki kilometrów. Organizatorzy zapewniają, że pozostałe sceny będą również wyjątkowe. Znany jest już niemal pełny skład artystów, którzy zagrają na 18 urodzinach festiwalu. To największe gwiazdy światowej sceny z niemal każdego gatunku muzyki elektronicznej. W dniach 21-24 lipca w Podczelu zagrają m.in. David Guetta, ATB, Eric Prydz, Carl Cox, Alesso, Oliver Heldens, Paul Van Dyk, Marshmello, Martin Solveig, Fatboy Slim czy Faithless. W sumie w Podczelu zagra około 100 artystów z Polski i zagranicy. Część biletów została już sprzedana. W całości wyprzedano bilety VIP na sobotę, pakiety Sun City VIP oraz pakiety Sun City Premium dla 4 osób. W sprzedaży pozostały ostatnie wejściówki standard na sobotę. To oznacza, że pod względem frekwencji będzie to rekordowa edycja. Bilety można kupić na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl. Do startu Sunrise Festival 2022 pozostało zaledwie 8 dni.